Cześć, tu Monika, a to jest Minuta z Ziemią. Mój pies Azor wygląda tak, ale są też psy, które wyglądają tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Są tak różne od siebie, że prawie wcale nie wyglądają na ten sam gatunek. Podczas gdy w kocim świecie jest kilku zdecydowanych dziwaków, to koty generalnie wyglądają i zachowują się znacznie bardziej podobnie do siebie niż psy. Tak, psy są o wiele bardziej zróżnicowane niż koty, ale również nie są. Ponieważ pod tymi wszystkimi powierzchniowymi różnicami, które naukowcy nazywają różnorodnością fenotypową, psy domowe są zaskakująco mało zróżnicowane pod względem DNA. Średnio tylko niewielki ułamek psiego DNA różni się od siebie. To mniej więcej tyle, co ich właścicieli i kilka razy mniej niż kotów, które ogólnie różnią się od siebie genetycznie. Dlaczego więc psy wyglądają i zachowują się tak charakterystycznie w porównaniu z ludźmi czy kotami? Otóż dlatego, że znaczenie ma to, jak różnice genetyczne rozkładają się w obrębie gatunku. Zamiast różnic genetycznych spójrzmy na kolorowe kropki. Powiedzmy, że masz garść kropek, równe ilości czterech różnych kolorów. Teraz podzielmy kropki na cztery grupy. W każdej grupie mogłyby być reprezentowane wszystkie kolory. Każda z tych mniejszych grup zawierałaby wtedy całą różnorodność, jaka istnieje wśród kropek jako całości. Alternatywnie, każda grupa może składać się z kropek tylko jednego koloru. W tym scenariuszu wszystkie osoby w każdej grupie są bardzo podobne do siebie, ale różnią się od osób w pozostałych grupach. Przypomina to trochę to, co zrobiliśmy z psami. Przez wieki starannej hodowli podzieliliśmy różne geny i warianty genów na różne grupy psów. W rezultacie psy z różnych grup, które nazywamy rasami, są genetycznie bardzo podobne do siebie i bardzo różne od psów innych ras. W ten sposób, nawet bez dużej zmienności genetycznej, mamy psy o tak różnych cechach charakterystycznych. Wystarczy wspomnieć o krótkich nogach u jamników i długich nogach u hartów. W porównaniu z psami, koty mają ogólnie większą różnorodność genetyczną, ale ponieważ nie hodujemy ich tak długo i tak starannie, ich kocie kategorie są mniej zdefiniowane. Każda rasa nadal zawiera wiele genetycznej różnorodności, która istnieje w całym gatunku, więc koty w obrębie jednej rasy nie są do siebie genetycznie podobne, a koty różnych ras są tak jakby podobne. A co do nas, ludzi? Cóż, ludzie w obrębie jednej populacji nie mają ze sobą wiele więcej wspólnego genetycznie niż ludzie z innych populacji. Na dodatek, z powodów, których dokładnie nie rozumiemy, kilka miejsc w genomie psa ma ogromny wpływ na jego wygląd zewnętrzny. Z tego co wiemy, zmienność zaledwie 14 genów powoduje prawie całą zmienność rozmiarów psów. Porównaj to z setkami genów, które przyczyniają się do wzrostu i BMI ludzi. Zatem stworzenie psów z 40-krotną różnicą wielkości jest całkiem proste. Psy nie są jednak zupełnie wyjątkowe. Wyhodowaliśmy kurczaki o 15-krotnej różnicy rozmiarów i przekształciliśmy skromną roślinę Brassica oleracea w różnorodne i pyszne formy. Więc choć dziś koty wydają się całkiem podobne, to biorąc pod uwagę kolejne 100 lat starannej selekcji, moglibyśmy prawdopodobnie wyhodować koty, które różnią się od siebie tak bardzo jak psy. Ale najpierw powinniśmy się zastanowić, czy hodowanie gigantycznych kotów nie byłoby gigantyczną kocią katastrofą. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału Minuta z Ziemią. Daj nam łapkę w górę i bądź z nami na bieżąco.